Wir lesen etwas aus dem fünften Buch Mose. Przeczytamy urywek z piątej księgi Mojżeszowej. Kapitel 22. 22 rozdział. Vers 1 bis 12. Od 1 do 12 wiersza. Piąta księga Mojżeszowa, 22 rozdział, od 1 do 12 wiersza. Jeżeli zobaczysz, że wół twego brata lub jego owca zabłąkały się, nie możesz się od nich uchylać, ale odprowadzisz je do swego brata. A jeżeli twój brat nie jest blisko ciebie i nie znasz go, to wprowadzisz je do swojego domu i pozostaną u ciebie, aż twój brat poszuka ich i wtedy mu je zwrócisz. Tak samo postąpisz z jego osłem, tak samo postąpisz z jego szatą, tak samo postąpisz z każdą zgubioną rzeczą swego brata, którą on zgubił, a ty znalazłeś. Nie możesz się od nich uchylić. Jeżeli zobaczysz, że osioł twego brata albo jego wół padł na drodze, to nie uchylisz się od nich, ale je z nim podniesiesz. Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Jeżeli natkniesz się w drodze na ptasie gniazdo na drzewie lub na ziemi, z pisklętami lub z jajkami, a matka wysiaduje pisklęta lub jajka, nie zabierzesz matki z młodymi, lecz wypuścisz matkę, a młode weźmiesz sobie, aby ci się dobrze powodziło, abyś żył długo. Jeżeli zbudujesz nowy dom, to postaw na dachu poręcz, abyś nie sprowadził na swój dom krwi, gdyby ktoś z niego spadł. Nie obsadzaj twojej winnicy dwojako, aby wszystko nie przepadło na rzecz świątyni, sadzonka, którą sadziłeś i cały plon winnicy. Nie będziesz zaprzęgał do orki razem wołu i osła. Nie będziesz się ubierał w mieszaną tkaninę z wełny i z lnu. Sporządź sobie frędzle na czterech końcach płaszcza, którym się okrywasz. Das Alte Testament, Stary Testament ist für uns ein, wie ein Bilderbuch. Dla nas jest dany jak coś podobnego jak książka z obrazkami. Und wir finden vieles, was wir im Neuen Testament in den Briefen finden. I w nim możemy znaleźć wiele rzeczy, które zawarte są w Nowym Testamencie, w listach. Bildlich dargestellt im Alten Testament. Obrazowo przedstawione właśnie w Starym Testamencie. Wir haben etwas gelesen aus den fünf Büchern Mose. Przeczytaliśmy urywek z tego pięcioksięgu Mojżeszowego. Und wir können die fünf Bücher Mose jeweils mit einem Wort überschreiben. I ten pięcioksiąg Mojżeszowy możemy zatytułować jednym słowem. Im ersten Buch Mose hatte Gott geschaffen. W pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy o tym, że Bóg stworzył. Alles war sehr gut. Wszystko było bardzo dobre. Dann kam der Sündenfall. Następnie czytamy o upadku w grzech. Und wir lesen, die Menschen sterben, sterben, sterben. A potem czytamy, że ludzie jeden za drugim umierali, umierali, umierali. Die Überschrift über 1. Mose ist hinab. I tytułem nad pierwszą księgą Mojżeszową można by było postawić takie określenie staczanie się w dół. Im zweiten Buch Mose finden wir das Volk Israel in Ägypten. W drugiej księdze Mojżeszowej znajdujemy opis ludu izraelskiego, który znajdował się w Egipcie. Und es wird herausgeführt in die Wüste. I tam jest opisane, jak został wyprowadzony na pustynię. Und die Überschrift ist hinaus. I tytułem nad drugą księgą Mojżeszową mogłoby być wyjść albo z niego wyjść. Das dritte Buch Mose zeigt uns die Stiftshütte und den priesterlichen Dienst. Trzecia księga Mojżeszowa opisuje nam tą świątynię na pustyni i również tą służbę kapłańską.
Und die Überschrift über dieses Buch ist hinein ins Heiligtum. I tytułem nad tą trzecią księgą Mojżeszową mogłoby być wejść do środka, do tej świątyni. Im vierten Buch Mose finden wir die Wüstenreise. W czwartej księdze Mojżeszowej mamy opisaną tą podróż przez pustynię. Und die Überschrift ist hindurch. I tytułem nad tą czwartą księgą Mojżeszową mogłoby być przez, albo przejście przez. Wir haben etwas aus dem fünften Buch Mose gelesen. A my teraz czytaliśmy z piątej księgi Mojżeszowej. Und in vielen Übersetzungen steht hier, dass es das Buch der Wiederholung ist. I we wielu tłumaczeniach tytuł tej księgi jest podawany jako księga powtórzeń, powtórzonego prawa. Ja, das stimmt. Tak, to zgadza się. Aber Gott schreibt nicht einfach zweimal, weil er nichts Neues weiß. Ale przecież Bóg nie pisze czegoś dwukrotnie tylko z tego powodu, że nie wie co napisać. Sondern er möchte hier das Volk erinnern auf dem an der Schwelle von der Wüste in das Land Kanaan. Nie, Bóg chciał tutaj wszystko przypomnieć ludowi izraelskiemu, który stanął u progu tego kraju Kanaan po przejściu pustyni. Und die Überschrift über dieses Buch ist hinauf. I tytułem nad tą piątą księgą Mojżeszową mogłoby być właśnie wejście do. Wenn wir das jetzt übertragen auf unser Leben, gdy teraz to wszystko przeniesiemy na nasze własne życie, dann wollen wir daran erinnern, to chcielibyśmy sobie o tym przypominać, wenn jemand noch hier ist, der nicht an den Herrn Jesus glaubt, jeżeli na tej sali znajduje się jeszcze ktoś, który nie wierzy w Pana Jezusa, du bist auf dem Weg hinab. To wiedz o tym, że ty znajdujesz się na drodze staczania się w dół. Und das sicherste nach einer Geburt ist der Tod. I na pewno wiesz, że najpewniejszą rzeczą po narodzinach jest śmierć. Du brauchst den Heiland. A więc potrzebujesz Zbawiciela. Aber wenn wir Leben aus Gott bekommen, ale gdy otrzymujemy życie z Boga, dann sind wir aus der Welt hinausgekommen, to wtedy jesteśmy wyprowadzeni z tego świata, und wir gehen einerseits durch die Wüste, i z jednej strony zaczynamy przechodzić przez pustynię, das zeigt das vierte Buch Mose, o czym mówi nam czwarta księga Mojżeszowa, aber wir dürfen wie heute Morgen schon ins Heiligtum gehen. Ale my również możemy, tak jak dzisiaj do południa to czyniliśmy, wchodzić do świątyni. Und wir haben ein herrliches Ziel in der Zukunft im Himmel. Ale również też przed nami znajduje się wspaniały cel w przyszłości w niebie. Und unsere Blicke gehen von der Erde hinauf. I nasze spojrzenia teraz kierują się z tej ziemi w górę. Nun, wenn wir jetzt zu diesem Abschnitt kommen, a teraz, gdy zwrócimy uwagę na ten przeczytany urywek, dann ist es wichtig, es ist eine Anweisung für das Volk Israel. To jest to dla nas bardzo rzeczą ważną, abyśmy wiedzieli, że to są wskazówki dotyczące ludu izraelskiego. Aber das Wort Gottes spricht auch zu uns heute. Ale również wiedzmy o tym, że Słowo Boże przemawia i dzisiaj do nas wszystkich. Ich möchte zuerst zeigen, was das Gesetz bedeutet. Najpierw chciałbym pokazać, co to oznacza to słowo zakon. Der Jesus selber teilt das Alte Testament in drei Teile. Sam Pan Jezus podzielił Stary Testament na trzy części. Gesetz, zakon, Psalmen, psalmy, Propheten i prorocy. Das Gesetz, wie wir es im Alten Testament finden. A więc zakon taki, jaki mamy zapisany w Starym Testamencie, können wir vier Bedeutungen sehen. Możemy pod tym słowem widzieć cztery jego znaczenia. Es war dem Volk Israel gegeben, ten zakon został darowany ludowi izraelskiemu, um es zu trennen von anderen Völkern, aby go oddzielić od innych narodów. Wir finden in Römer 3, czytamy o tym w Rzymian 3 rozdział, das gezeigt, Römer 3, Vers 19, trzeci rozdział, 19 wiersz pokazuje nam,
Am Anfang, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, zu denen redet, die unter dem Gesetz sind. Początek tego wiersza, Rzymian 3:19. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu. Es hat also eine historische Bedeutung zuerst. A więc najpierw on ma dla nas znaczenie historyczne. Die zweite Bedeutung ist dispensational oder haushaltsmäßig. Drugie znaczenie to jest podział na różne okresy czasu. Die Zeit dieser Erde teilt sich in verschiedene Wege Gottes mit den Menschen auf. Czas, jaki płynie tutaj na tej ziemi, podzielony jest na różnorodne drogi, na których Bóg działa z tą ziemią. Es gab eine Zeit ohne Gesetz. Był taki czas bez zakonu. Es gab eine Zeit unter Gesetz. Był czas pod zakonem. Es gibt Zeit, die Zeit der Gnade, in der wir leben. Jest teraz obecnie czas łaski, w którym my żyjemy. Es gibt die Zukunft im tausendjährigen Reich. Jest również i czas przyszły w tysiącletnim królestwie. Es gibt den ewigen Zustand. I jest jeszcze przyszły okres, który jest przyszłą wiecznością. Und ganz am Anfang habe ich noch vergessen die Zeit der Unschuld in dem Garten Eden. I przepraszam, jeszcze na samym początku zapomniałem czas niewinności, gdy ludzie żyli w ogrodzie Eden w niewinności. Wir leben nicht in der Haushaltung des Gesetzes. A my nie żyjemy w tym okresie czasu panowania zakonu. Das Gesetz hat für den Christen heute nicht die gleiche Bedeutung wie für den Juden. I zakon dla nas chrześcijan nie ma tego samego znaczenia, jakie miał dla Żydów. Wir haben gestern gesehen, wir leben nicht in der Zeit du sollst, sondern lasst uns. My wczoraj mogliśmy też i to oglądać, że my nie żyjemy w tych czasach, gdy nad nami panuje nakaz, ty powinieneś, ty masz to zrobić. Nie, my żyjemy teraz w czasach chciejmy. Die dritte Bedeutung ist eine geistliche Bedeutung. I trzecie znaczenie to jest duchowe znaczenie. Wir finden Vorbilder, aber auch Gegensätze. I w Starym Testamencie znajdujemy również też i wzorce, czy przykłady, ale również też i takie rzeczy, które sobie nawzajem są przeciwstawione. Ich erinnere an gestern. Przypomnę teraz to, co mówiliśmy wczoraj. Der Jesus ist hoher Priester. Pan Jezus jest najwyższym kapłanem. Aaron ist Vorbild. Aaron był wzorcem na niego. Aber auch Gegensatz. Ale również też i jest osobą przeciwstawioną jemu. Die vierte Bedeutung. I czwarte znaczenie Starego Testamentu. Ist eine praktische Bedeutung. To jest właśnie strona praktyczna. Es gibt Dinge im Gesetz. Bo są takie rzeczy zawarte w zakonie. Die auch heute Gottes Standard ist. Które i po dziś dzień dalej trwają jako standard Boży. Ein ganz einfaches Beispiel. Bardzo prosty przykład mogę przytoczyć. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Wy, dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom. Das gilt auch heute noch. To obowiązuje jeszcze dzisiaj. Obwohl wir nicht unter Gesetz sind. Pomimo, że już nie żyjemy pod panowaniem zakonu. Also historische Bedeutung. A więc historyczne znaczenie. Eine dispensationale Bedeutung. Znaczenie w stosunku do różnych okresów czasu. Eine geistliche Bedeutung. Duchowe znaczenie. Und eine sehr praktische Bedeutung. I również bardzo praktyczne znaczenie. Diese vierte Bedeutung ist heute Schwerpunkt. I w dniu dzisiejszym właśnie to czwarte znaczenie tego zakonu, tym dzisiaj chcielibyśmy się zająć. Wir werden es jetzt sofort merken. I natychmiast to zauważymy, gdy zagłębimy się w tekst. Aber ich möchte jetzt den Abschnitt vorerst noch einteilen. Ale ja chciałbym ten przeczytany urywek jeszcze wcześniej, zanim rozpoczniemy rozważanie, podzielić. Wir finden ein Wechsel von Liebe und Licht. Tutaj znajdujemy właśnie takie zmiany od miłości do światłości.
In Vers 1 bis 4 finden wir Liebe bzw. Bruderliebe. Od pierwszego do czwartego wiersza oglądamy miłość, a tak dokładnie mówiąc, miłość braterską. Woran erkennen wir neues Leben? Po czym możemy poznać nowe życie? Dass wir Gott lieben, że my Boga miłujemy, und die Brüder lieben. I że miłujemy braci. Brüder bedeutet natürlich die Geschwister, Bruder und Schwestern. Naturalnie pod określeniem bracia to rozumiemy i braci i siostry. In Vers 5 finden wir Licht. W piątym wierszu oglądamy światłość. Dann finden wir in Vers 6 und 7 wieder Liebe. Potem w wierszu 6 i 7 znowu oglądamy miłość. Und im letzten Abschnitt wieder Licht. A w następnych wierszach, ostatnim tym urywku tego przeczytanego tekstu, znowu oglądamy światłość. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Bóg jest światłością i Bóg jest miłością. Wir brauchen beides. I obydwie te rzeczy my też potrzebujemy. Liebe verbindet. Miłość zawsze łączy. Licht trennt. A światłość zawsze rozdziela. Nun kommen wir zum ersten Abschnitt. I teraz przejdźmy do pierwszego urywku. Was bedeutet ein Rind zu haben? Was bedeutet Kleinvieh zu haben oder einen Esel? Co to oznacza posiadać woła albo owce albo osła? Natürlich war es in Israel so, dass es tatsächlich Tiere gab in dem Volk Gottes. Naturalne było to, że w Izraelu ludzie posiadali właśnie zwierzęta. Sie waren auf der Wüstenreise. Oni znajdowali się w czasie tej podróży przez pustynię. Und ich fange einmal mit dem Esel an. A ja chciałbym rozpocząć najpierw od osła. Zuerst einmal wird der Mensch mit einem Esel verglichen. Najpierw człowiek jest porównywany do osła. Das zeigt schon, wir sollten nicht zu hoch von uns denken. A to wszystko wskazuje, że nie powinniśmy zbyt wysoko o samych sobie myśleć. Aber hier ist es die Bedeutung, dass ein Esel Lasten trägt. Ale tutaj w tym urywku jest takie znaczenie tego osła, że on nosi ciężary. Sie hatten Esel, um die Lasten durch die Wüste zu tragen. Oni właśnie mieli osły, aby te ich tobołki, ciężary mogły być na ich grzbietach przeniesione przez pustynię. Jeder von uns muss in der Wüste Lasten tragen. Każdy z nas musi na pustyni nieść ciężar. Ciężary. Ich kenne nicht eure Last. Ja nie znam waszych ciężarów. Ich kenne nicht deine Last. Ja nie znam twoich ciężarów. Aber Gott gibt uns zum Lastentragen einen Esel. Ale Bóg daje nam do niesienia tych ciężarów właśnie osła. Aber es gibt manchmal einen Zeitpunkt, wo wir diesen Esel verlieren. Ale czasami pojawia się taki okres czasu, że my stracimy gdzieś tego osła. Wir lesen hier, dass der Esel verloren geht. Czytamy o tym, że taki osioł mógł się zabłąkać. Vielleicht ist heute jemand hier. Może dzisiaj w tej sali znajduje się ktoś taki. Der hatte bis jetzt Kraft, die Last zu tragen. Który dotychczas miał dosyć siły, aby ten ciężar swój nieść. Aber wenn eine Zeit sehr lang wird, eine Last zu tragen. Ale gdy przedłuża się ten czas, gdy niesiony jest jakiś ciężar. Es kann sein, dass man denkt, ich schaffe es nicht mehr. To może tak się zdarzyć, że zaczynamy myśleć, o, nie dam dalej rady. Und Gott sagt uns jetzt, i Bóg teraz do nas to mówi. Das ist der wichtigste Satz im ersten Teil. To jest właśnie najważniejsze zdanie w pierwszej części. Vers 3 am Ende. Pod koniec tego trzeciego wiersza. Du kannst dich nicht entziehen. Że ty nie możesz się od nich uchylić. Wenn wir sind gläubige zusammengestellt, my jesteśmy jako wierzący razem ze sobą zestawieni.
Und wenn wir merken, mein Bruder, meine Schwester kann nicht mehr die Last alleine tragen, i gdy zauważymy, że któryś z braci albo któraś ze sióstr już nie jest w stanie samodzielnie nieść tych ciężarów, dann kannst du dich nicht entziehen. Wtedy nie możesz się uchylić. Es ist deine Aufgabe zu helfen. To wtedy jest twoim zadaniem, aby pomóc. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, warum wir hier auf der Erde zusammengestellt sind. I to jest właśnie bardzo ważną rzeczą, żeby odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego na tej ziemi jesteśmy razem ze sobą zestawieni. Wir fühlen uns schwach. I my rzeczywiście możemy czuć się słabymi. Wir wissen nicht oft, wie wir helfen können. Ale też i my często nie wiemy, w jaki sposób pomóc drugiemu. Aber eines können wir alle tun. Ale jedno możemy wszyscy czynić. Wenn wir merken, eine Last ist schwer geworden, gdy zauważymy, że jakiś ciężar stał się zbyt duży, wir können füreinander beten. Wtedy możemy modlić się jeden za drugim. Wie ist das hier heute in Mikołow? Jak to dzisiaj to wygląda ta sprawa w Mikołowie? Beten wir jeden Tag für die Geschwister? Czy codziennie modlimy się za współwierzących? Das ist wichtig. To jest rzecz ważna. Vielleicht können wir uns nicht sofort gegenseitig helfen. Może nie jesteśmy w stanie od razu wzajemnie sobie pomóc. Aber es ist eine wichtige Aufgabe, dass wir füreinander im Gebet da sind. Ale jest to bardzo ważne zadanie, abyśmy zawsze byli dla siebie nawzajem czynni w modlitwie. Noch einmal, du kannst dich nicht entziehen. Jeszcze raz powtarzam, nie możesz się od tego uchylić. Was bedeutet es, ein Kleinvieh oder ein Rind zu verlieren? A co to oznacza, że właśnie wół albo owca się zabłąka? Das Volk Israel brauchte diese Tiere, um Opfer zu bringen. Lud izraelski potrzebował właśnie tych zwierząt, aby składać ofiary. Und wenn ein Israelit kein Rind oder kein Kleinvieh mehr hatte, i jeżeli jakiś Izraelita nie miał więcej już wołów albo owiec, er konnte kein Opfer mehr bringen. To nie był w stanie składać ofiar. Was ist die Bedeutung praktisch für uns heute? A jakie jest dla nas praktyczne znaczenie tego słowa? Wenn wir nicht mehr Gott danken und loben können, jeżeli nie jesteśmy już dalej w stanie Bogu dziękować i Jego wychwalać, dann ist das nicht normal für einen Gläubigen. To wtedy już ta sytuacja nie jest rzeczą normalną dla człowieka wierzącego. Und deswegen können wir auch hier sagen, du kannst dich nicht entziehen. I to właśnie z tego powodu też tutaj możemy powiedzieć, nie możesz się od tego uchylić. Ich war heute Morgen nicht hier in Mikołow. Ja dzisiaj rano nie byłem tutaj wśród was w Mikołowie. Aber ich will fragen. Ale chciałbym zapytać. Haben alle Brüder heute Morgen ein Opfer gebracht? Czy wszyscy bracia dzisiaj rano przynieśli ofiarę? Gottes Wort sagt, dass die Brüder für die Anbetung in der Stunde zuständig sind. Słowo Boże nam mówi, że to bracia są właśnie do tego przeznaczeni, aby składać uwielbienie w tych godzinach porannych w niedzielę. Warum schweigst du? A dlaczego ty milczysz? Es ist der Wunsch Gottes, dass die Brüder den Mund aufmachen. To jest życzeniem Bożym, aby bracia otwierali usta swoje. Und vielleicht sehen wir bei einem Bruder, er hat sich beteiligt. Albo może widzimy, że jakiś brat brał udział. Aber plötzlich ist er ruhig. Ale nagle on zamilknął. Was tun wir? Co wtedy czynimy? Ist es uns egal? Czy to dla nas jest rzeczą obojętną? Nein, es darf nicht egal sein. Nie wolno dopuścić do tego, żeby ta rzecz była dla nas obojętna. Es geht um den Herrn Jesus und seine Ehre. Tu przecież chodzi o Pana Jezusa i cześć dla Niego. Du kannst dich nicht entziehen. I nie możesz się od tego uchylić. Er fragt uns, ob wir eine Aufgabe haben,
zu helfen. On nas właśnie pyta, czy nie mamy zadania, aby pomóc w tej sprawie? Aber das erste wieder, was wir tun können, ist, ale pierwszą rzecz, którą możemy znowu uczynić, dass wir beten. Że będziemy się modlić. Also der erste Absatz zeigt Liebe. A więc pierwszy urywek od pierwszego do czwartego wiersza pokazuje nam miłość. Ein Auge haben für die Probleme und Bedürfnisse des anderen. Mieć oko otwarte dla problemów i dla potrzeb drugiej osoby. Und wir wollen uns unterstreichen. I chcemy sobie to podkreślić. Wir können uns nicht entziehen. Nie możemy się od tego uchylić. Das ist Gottes Wunsch für uns. Takie jest Boże życzenie w stosunku do nas. Dass wenn eine Not kommt, że jeżeli pojawia się jakaś bieda, wir wollen versuchen zu helfen. To chcemy próbować pomóc. Die Bibel sagt, es ist besser in das Haus der Trauer zu gehen als in das Haus der Freude. A Biblia nam mówi, że lepiej jest wejść do domu, gdzie jest smutek, niż do domu, gdzie jest radość. Aber auch wenn ein Rind oder ein Kleinvieh verloren geht, ale nawet i wtedy, gdy zabłąka się wół albo owca, wenn das Lob oder der Dank zu Gott nicht mehr emporsteigt, wtedy, gdy właśnie już zaprzestanie wstępowanie tej chwały i dziękczynienia do Boga, dann ist das nicht der normale Zustand für den Gläubigen, to wiedzmy, że to nie jest normalny stan dla wierzącego. Und dann wollen wir helfen. I chcemy wtedy pomagać. Aber noch einmal im Bewusstsein, wir sind schwach. Ale jeszcze raz powtarzam, zawsze czyńmy to w tej świadomości, że sami jesteśmy słabi. Und die erste Hilfe ist beten füreinander. I pierwszą pomocą jest modlić się nawzajem. Nun kommen wir zu Vers 5. I teraz możemy przejść do piątego wiersza. Und ich möchte anhand von Vers 5 zeigen die vier Bedeutungen, die wir eben vorgestellt haben. I chciałbym teraz na podstawie tego piątego wiersza przedstawić te cztery znaczenia tych poprzednich wierszy. In Israel war es zuerst historisch die Unterscheidung von Mann und Frau im Gegensatz zu den Völkern. W Izraelu już historycznie patrząc od samego początku była ta zachowana różnica pomiędzy kobietą i mężczyzną i to już nawet wtedy w odróżnieniu od pozostałych narodów ich otaczających. Schon in alter Zeit gab es die Trennung zwischen Mann und Frau nicht. Bo w tym otaczającym świecie, już w tamtych dawnych czasach, w świecie nie było tak wyraźnego rozdzielenia między niewiastą a mężczyzną. Und Gott hat durch diese Anweisung, a Bóg jednak przez podanie tych wskazówek, das Volk Israel von den anderen Völkern getrennt. Oddzielił lud izraelski od pozostałych narodów. Die zweite Bedeutung ist dispensational oder haushaltsmäßig. A drugie znaczenie jest właśnie w stosunku do tych podziałów na różne okresy czasu. In Israel hatten Männer und Frauen nicht die gleichen Rechte. W Izraelu mężczyźni i niewiasty nie posiadali tych samych praw. Wie ist das heute? A jak to dzisiaj wygląda? Alle sind Priester. Wszyscy są kapłanami. Da ist nicht Mann und Frau, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Jude noch Grieche, alle einer in Christus. Ich glaube Galater 3, Vers 26. Nie ma ani mężczyzny, ani niewiasty, nie ma wolnego, ani niewolnika, nie ma Żyda, ani poganina, wszyscy są jedno. Myślę, że to jest zapisane w liście do Galacjan, 3 rozdział, 16 wiersz. Die nächste Bedeutung ist die geistliche Bedeutung des Gesetzes. A następne znaczenie to jest właśnie duchowe znaczenie zakonu. Und das ist jetzt sehr wichtig. I to jest rzecz bardzo ważna teraz. Weil zum Beispiel die katholische Kirche das nicht beherzigt hat. Na przykład to możemy oglądać na przykładzie Kościoła katolickiego, który nie wziął sobie tego do serca. Geistlich bedeutet der Mann Christus. Być duchowym to oznacza być mężem Chrystusowym.
Und die Frau ist geistlich die Bedeutung der Versammlung. A niewiasta duchowo jest to oglądane jako zgromadzenie. Aber die Versammlung lehrt nicht. Ale zgromadzenie nie uczy, nie poucza. Wir lesen in Vers 5, es soll nicht Mannszeug auf einer Frau sein. Gdyż czytamy w piątym wierszu, że nie będzie kobieta nosiła ubioru męskiego. Aber in heutigen Zeit sehen wir, die Kirche lehrt. Ale w dzisiejszych czasach my to oglądamy, jak Kościół ogólny uczy, poucza. Sie hat den Platz, den Gott ihr gegeben hat, verlassen. I z tego widzimy, że ten Kościół opuścił to miejsce, które mu było przeznaczone przez Boga. Aber hier finden wir die Bedeutung zwischen Mann und Frau geistlich. Ale tu właśnie oglądamy to znaczenie pomiędzy mężczyzną i niewiastą w sposób duchowy. Sie wird von dem Herrn Jesus belehrt. I to zgromadzenie, czyli ona, niewiasta, jest pouczana przez Pana Jezusa. Und nicht von der Versammlung. A nie wypływa pouczenie ze zgromadzenia. Und wir sehen in vielen Beispielen im Neuen Testament, wie Gott uns das zeigt. I na wielu przykładach z Nowego Testamentu możemy to oglądać, w jaki sposób Bóg nam to pokazał. Zum Beispiel Matthäus 13. Na przykład Mateusza 13 rozdział. Der Sauerteig kommt in das Reich der Himmel. Na przykład czytamy tam o tym, że ten zakwas wszedł do Królestwa Niebiańskiego. Eine Frau nimmt ihn. I pewna niewiasta wzięła to ciasto zakwaszone. Oder in Offenbarung 2. Albo czytamy w Objawieniu, w drugim rozdziale. Im Sendschreiben an Thyatira. W tym liście skierowanym do zboru w Tiatyrze. Da sehen wir Isabel. Tam oglądamy niewiastę Izabel. Eine Vorschattung des Verlassens des Platzes der Kirche. A ona właśnie wskazuje obrazowo na te opuszczenie tego właściwego miejsca, jakie powinien zajmować Kościół. Und abschließend auch in Offenbarung 17. I na zakończenie jeszcze przykład z Objawienia 17 rozdziału. Babylon, die große Hure. Oglądamy tam Babylon jako tą wielką przetecznicę. Also die geistliche Bedeutung. A więc widzimy tu duchowe znaczenie. Aber jetzt kommt die vierte Bedeutung. Ale teraz jeszcze jest przed nami czwarte znaczenie. Das ist die praktische Bedeutung. Praktyczne znaczenie. Und das ist die Ordnung in der Schöpfung, wie Gott sie gegeben hat. A chodzi o ten porządek, jaki Bóg ustanowił od samego początku w stworzeniu. Und Gott hat zwischen Mann und Frau einen Unterschied gemacht. I Bóg właśnie uczynił różnicę pomiędzy mężczyzną i niewiastą. Und wir sind auch als Gläubige in Gefahr. I my również jako ludzie wierzący jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, diese Unterschiede aufzuheben. Żeby właśnie te różnice usuwać. Ich möchte nicht einzelne Punkte ansprechen. Nie chciałbym tutaj omawiać poszczególnych punktów, weil es eigentlich einfach ist. Bo rzecz ta właściwie jest bardzo prosta. Wir müssen uns fragen, wie steht unser Herz. My najpierw musimy samych siebie zapytać, jak to wygląda w moim sercu. Wollen wir die Schöpfungsordnung Gottes behalten oder nicht? Czy my chcemy właśnie zachować ten porządek, jaki był ustanowiony przez Boga w stworzeniu, czy nie chcemy? Und wenn wir den Blick auf den Herrn Jesus haben, a gdy mamy skierowane nasze spojrzenie na Pana Jezusa, dann frage ich nicht, darf ich oder darf ich nicht? Wtedy nie będę pytał, wolno mi to, czy wolno mi tamto. Sondern dann wollen wir bereit sein, Gottes Wort zu beherzigen. Ale wtedy chciejmy być gotowi do tego, aby postępować według Słowa Bożego, które ma być w naszym sercu. Die nächsten beiden Verse sind nicht so einfach zu verstehen. Następne dwa wiersze nie są łatwe do zrozumienia. Ich möchte versuchen, eine Erklärung zu geben, aber vielleicht gibt es noch eine bessere. Ja spróbuję podać tu pewne wyjaśnienie, ale wcale nie jest wykluczone, że są też i lepsze. Ein Bruder hat einmal gesagt, pewien brat kiedyś powiedział na ten temat,
Ich erkläre es so lange so. Ja, to tak będę tak długo wyjaśniał. Bis der Herr mir oder ein Bruder mir eine bessere Erklärung zeigt. Aż pan albo jakiś brat mi da lepsze wyjaśnienie. Hier finden wir ein Vogelnest. Tutaj czytamy o tym, że w szóstym wierszu, że przedstawione jest gniazdo ptasie. Und man darf die Eier wegnehmen. I czytamy o tym, że wolno nam zabrać te jajeczka. Aber die Mutter soll man fliegen lassen. Ale mamy wypuścić tą matkę. Ich habe gelesen, dass wenn man einem Vogel die Eier wegnimmt, ja czytałem, że gdy zabiera się jakiemuś ptakowi jajka, der Vogel sofort beginnt neu Eier zu legen, um neuen Nachwuchs zu sorgen. To ten ptak natychmiast jest zdolny do złożenia następnych jajeczek, aby to potomstwo było zachowane. Es ist manchmal sehr traurig. A to czasami jest rzeczą bardzo smutną. Wenn auf einmal junge Vögel im Bild. Jeżeli obrazowo widzimy teraz młode ptaszki, junge Menschen, czyli młodych ludzi, nicht mehr diesen Platz des Zusammenkommens wertschätzen. Nie cenią już tego miejsca wspólnego zgromadzania się. Und weggehen. I odchodzą. Aber wir sehen hier das Prinzip der Hoffnung. Ale tutaj oglądamy tą zasadę nadziei. Gott sorgt sofort für Nachwuchs. Bóg natychmiast postara się o to, aby było następne potomstwo. Wenn Gott das Haus nicht baut, a czytamy również, jeśli Bóg domu nie zbuduje, dann gibt es keine Zukunft. Wtedy nie ma dla nas przyszłości. Wir wollen ihm vertrauen. I dlatego chcielibyśmy zawsze Jemu ufać. Er mag für Nachwuchs sorgen. To On jest w stanie postarać się o następne potomstwo. Damit kommen wir zu Vers 8. I teraz możemy przejść do ósmego wiersza. Wenn du ein neues Haus baust. Gdy czytamy, jeśli zbudujesz nowy dom. In unserer Gegend bauen wir nicht die gleichen Häuser wie in Israel. W naszych rejonach nie budujemy dokładnie takich samych domów, jakie były czy są jeszcze budowane w Izraelu. In Israel baut man meistens nur eine Etage. W Izraelu zwykle buduje się tylko jedno piętrowe czy parterowe, tak? Jednokondygnacyjne budynki. Und auf dem flachen Dach war die Terrasse. A na tym płaskim dachu urządza się taras. Und jeder versteht, dass ein Dach ein Geländer braucht. I z pewnością każdy z nas to rozumie, że tego rodzaju dach wymaga również postawienia poręczy. Auch in unseren Gegenden gibt es diese Vorschrift. Również też i w naszych rejonach są tego rodzaju przepisy. Aber was ist die praktische Bedeutung? Ale jakie jest praktyczne znaczenie tego wiersza? Die Terrasse oder der Balkon. Taras albo balkon. Spricht von unserer freien Zeit. On obrazowo wskazuje na nasz wolny czas. Wir freuen uns auf den Sommer, wenn die Sonne wieder scheint. Na pewno cieszymy się na lato, gdy słońce będzie wysoko świeciło. Und wir haben vielleicht auch einen Balkon oder eine Terrasse. I może i my dysponujemy jakimś balkonem albo tarasem. Gott gibt uns freie Zeit. I Bóg daje nam do dyspozycji wolny czas. Aber diese freie Zeit braucht ein Geländer. Ale właśnie ten wolny czas potrzebuje swojej poręczy. Bedenken wir das wohl. Miejmy to zawsze na uwadze. Es ist nicht nur ein Geländer für uns persönlich. To nie tylko jest poręcz dla nas osobiście. Sondern wir sehen hier eine Blutschuld. Ale oglądamy tutaj też i sprowadzenie na siebie winy krwi. Was tun wir in unserer freien Zeit? Co my właśnie robimy w naszym wolnym czasie? Das ist nicht unwichtig. Jest to rzecz bardzo ważna. Es ist gut, wenn wir einmal ausruhen können. To na pewno rzecz dobra, jeżeli możemy odpocząć. Es ist gut, wenn wir neue Kraft tanken können. Jest to dobre, jeżeli możemy nabrać nowych sił. Aber wir sind nicht alleine in dieser Welt.
Ale przecież my nie jesteśmy samotnymi tutaj w tym świecie. Vielleicht möchtest du etwas tun? Bo może ty akurat chcesz coś takiego uczynić? Es ist für dich keine Gefahr. I dla ciebie to nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa. Aber für deinen Bruder oder deine Schwester ist es eine Gefahr. Ale dla twojego brata lub dla twojej siostry może być to niebezpieczne. Und wenn du dieses Geländer nicht hast, i gdy nie będziesz miał tej poręczy jako swego rodzaju ograniczenia, dein Bruder oder deine Schwester fällt von der Terrasse. To wtedy twój brat albo twoja siostra mogą spaść właśnie z tego tarasu. Und noch etwas. I jeszcze jedna rzecz. Ein neues Haus. Nowy dom spricht auch von einer neuen Familie. On obrazowo również też i pokazuje, że jest tam nowa rodzina. Es ist eine neue Freiheit, wenn man zum ersten Mal aus dem Elternhaus weggeht. To z całą pewnością jest ta nowa wolność dla kogoś, kto wychodzi ze swojego domu rodzinnego. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ja mogę sobie dobrze na ten czas też i przypomnieć w moim życiu. Niemand sagt, es ist Zeit ins Bett zu gehen. Nikt nie będzie już wtedy mówił, już czas iść do łóżka. Keiner sagt, wann ich essen oder trinken soll. Nikt nie będzie narzucał, kiedy mam jeść, kiedy mam pić. Und so weiter und so weiter. I tak dalej, i tak dalej. Aber wir brauchen, wenn wir diesen Schritt in die Freiheit tun, ale my na pewno potrzebujemy tego, gdy ten krok w kierunku tej wolności czynimy, ein Geländer. Właśnie takiej poręczy, ograniczenia. Der Jesus möchte helfen, i Pan Jezus niech nam pomoże w tej sprawie, dass wir anhand des Wortes Gottes, abyśmy na podstawie właśnie Słowa Bożego uns leiten lassen, was gut ist für uns. Abyśmy dali się pokierować, co dla nas jest dobre. Dann kommen wir zum 9. Vers. I tym samym możemy przejść teraz do 9. wiersza. Es geht darum, nicht mit verschiedenen Samen zu säen. Mowa jest tutaj o tym, żebyśmy nie obsiewali różnorodnym ziarnem. Ich möchte eine Stelle lesen aus 2. Timotheus. Chciałbym przeczytać jedno miejsce z drugiego listu do Tymoteusza. Zweite Timotheus 1, Vers 13. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 13 wiersz. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Und zweite Kapitel, Vers 15. I drugi rozdział, 15 wiersz. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Die Lehre über das Wort Gottes, nauka dotycząca Słowa Bożego, muss gesund sein. Musi być zawsze zdrowa. Wir haben hier gesehen Licht und Liebe. Myśmy widzieli w tym wykładzie światłość i miłość. Das Wort Gottes spricht zu unseren Herzen. Słowo Boże przemawia do naszych serc. Und zu unseren Gewissen. I do naszych sumień. Und so wollen wir auch aus diesem Vers praktisch lesen. I chcemy też i wyczytać w sposób praktyczny treść tego wiersza. Dass wir das Wort recht teilen. Żebyśmy właśnie we właściwy sposób dokonywali wykładu albo podziału tego słowa. Also eine Ausgewogenheit in der Auslegung. A więc aby było to takie zrównoważenie w tym wykładzie. Wenn wir zum 10. Vers kommen, gdy przejdziemy do 10. wiersza, wissen wir, dass dieser Vers im Neuen Testament zitiert wird. To na pewno wiemy, że ten wiersz został zacytowany w Nowym Testamencie. Wir wollen einmal aufschlagen 2. Korinther 6. Otwórzmy drugi list do Koryntian, 6. rozdział. Drugi list do Koryntian, 6. rozdział. Ich bin
1. Korinther gewesen. Zweite Korinther, ich habe aufgeschlagen, 1. Korinther. 2. Korinther 6. Drugi list do Koryntian, 6. rozdział. Wir können nicht die ganzen Verse lesen. Nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkich wierszy. Wir finden es besonders in Vers 14. Szczególnie tutaj musimy zwrócić uwagę na 14. wiersz. Seid nicht in einem ungleichen Joch. Nie bądźcie w obcym albo nierównym jarzmie. Es geht in diesem Abschnitt um Absonderung. W tym urywku chodzi generalnie o odosobnienie dla nas. Was bedeutet das? Co to dla nas oznacza? Wir wollen kurz 5 Punkte sehen. Chcemy krótko na to spojrzeć i zauważyć 5 punktów. Zuerst spricht in Vers 11. Najpierw apostoł tutaj mówi w wierszu 11. Von einem weiten Herz. O szeroko otwartym sercu, druga połowa tego wiersza. Wir brauchen, wenn wir an Absonderung denken, zuerst ein weites Herz. Gdy myślimy o odosobnieniu się, najpierw potrzebujemy szeroko otwartego serca. Vielleicht denken wir, nein, wir brauchen ein enges Herz, Absonderung. Może ktoś pomyśleć, jak to, przecież my potrzebujemy właśnie takiego zwężonego serca, bo chodzi o odosobnienie. Nein, wir brauchen ein weites Herz. Nie, my potrzebujemy szeroko otwartego serca. Wir lieben die Menschen. My miłujemy przecież ludzi. Wir lieben die Gläubigen. My miłujemy ludzi wierzących. Epheserbrief sagt Liebe zu allen Heiligen. List do Efezjan poucza nas, abyśmy mieli miłość do wszystkich świętych. Aber wir können nicht mit allen Menschen zusammengehen. Ale oczywiste jest, że nie ze wszystkimi ludźmi możemy iść w jednym rzędzie. Und wir können auch nicht mit allen Gläubigen leider zusammengehen. I niestety jest też prawdą, że z nie wszystkimi wierzącymi możemy iść w jednym rzędzie. Unser Herz ist weit. Oczywiście nasze serce jest szeroko otwarte. Aber wir sehen, es gibt einen Hinderungsgrund. Ale my na pewno zauważamy, że są powody, które nam przeszkadzają. Dann ist das zweite, das ungleiche Joch. I druga rzecz tutaj jest nam przedstawiona, właśnie te nierówne jarzmo. Ein Rind und ein Esel zusammen, das geht nicht. Nie da się zaprząc do jednego jarzma właśnie wołu i osła. Es meint auch nicht, dass wir normalen Umgang haben müssen. Wir sind noch in der Welt. Ale to wcale nie oznacza, że nie mamy mieć normalnych kontaktów z tymi ludźmi. Przecież żyjemy w tym świecie. Der Jesus sagt, sonst müssten wir aus der Welt hinausgehen. To już sam Pan Jezus powiedział, bo inaczej byśmy musieli wyjść z tego świata. Aber hier geht es weiter als Umgang. Ale przecież ten wiersz sięga dalej niż tylko nasze codzienne stykanie się z tymi ludźmi. Und wir lesen in 1. Korinther 15, Vers 33, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. I czytamy też i w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, w 33 wierszu, że złe kontakty psują nasze morale. Wenn wir zum Beispiel sehr gerne Sport treiben. Na przykład, gdy bardzo chętnie udzielamy się w zakresie jakiegoś sportu. Man könnte denken, es ist doch egal mit wem. To może ktoś pomyśleć, przecież to jest obojętne, z kim to będziemy czynili. Das stimmt. Oczywiście zgadza się. Aber Vorsicht. Ale bądź ostrożny. Auf einmal mag ich eine Person, mit der ich zusammen etwas Sport treibe. Bo nagle może się okazać, że bardziej lubię jakąś osobę, z którą uprawiam sport. Und dann verbinden sich zwei Herzen. I wtedy może się szybko to pojawić, że połączą się dwa serca. Und jetzt kommen wir zu 2. Korinther 6. I teraz właśnie musimy spojrzeć szybko do drugiego listu do Koryntian, do 6. rozdziału. Auf einmal ist die Gefahr eines ungleichen Joches da. Bo nagle właśnie pojawia się niebezpieczeństwo, że znajdziemy się w tym nierównym jarzmie. Das möchte Gott nicht. I czegoś takiego Bóg sobie nie życzy. Also wollen wir lieber im ersten Schritt vorsichtig sein. A więc lepiej będzie, jeżeli w pierwszym kroku będziemy od razu ostrożniejsi.
bevor wir dieser Gefahr erliegen. Zanim znajdziemy się w zakresie działania tego niebezpieczeństwa i ulegniemy mu. Das dritte finden wir in Vers 16 und 17. Trzecią rzecz mamy opisaną w 16 i 17 wierszu tego rozdziału. Dort geht es nicht so sehr um unsere persönliche Trennung. I w tych wierszach nie tak bardzo chodzi o osobiste oddzielenie się, sondern um gottesdienstliche Absonderung. Ale chodzi tutaj o oddzielenie się pod względem wykonywania naszej służby dla Boga. Auch das ist ein sehr wichtiger Punkt, wir wollen nicht so lange dabei bleiben. To też jest bardzo ważny punkt, ale nie będziemy się tutaj dłużej nad tym zatrzymywać. Aber es ist sehr schön zu sehen, wenn wir bereit sind, uns zu trennen. Ale jest to na pewno bardzo piękne, gdy jesteśmy gotowi, aby się oddzielić. Gibt es immer eine Verheißung in Gottes Wort? To zawsze możemy zauważyć, że są dla nas zawarte w Słowie Bożym obietnice. Wir trennen uns nicht, weil wir Freude am Trennen haben. My nie oddzielamy się z tego powodu, że po prostu mamy upodobanie i radość z tego, że się rozdzielamy. Sondern wir schauen weg von etwas. Nie, my po prostu odwracamy nasze oczy od pewnej rzeczy, um zu etwas hinzugehen. Aby zwrócić nasze kroki w kierunku innej rzeczy. Vers 18. I czytamy w wierszu 18 tego 6 rozdziału 2 listu do Koryntian. Die Trennung bringt die Verheißung der Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Że to rozdzielenie będzie nam dawało tą obietnicę społeczności z naszym Bogiem Ojcem. Als letzten Punkt, aber noch etwas sehr Wichtiges. Fünfter Punkt. I ostatni, ale bardzo ważny, piąty punkt. In Kapitel 7, Vers 1. W siódmym rozdziale tego samego listu, w pierwszym wierszu oglądamy. Da wir, vielleicht lesen wir einmal. Przeczytajmy ten wiersz. Mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. Äußere Trennung, zewnętrzne oddzielenie się, geht immer zusammen mit innerem Absondern. Zawsze idzie w parze z tym wewnętrznym oddzieleniem się. Wenn ich nur etwas äußerlich mache, ohne mein Herz, bo gdy będę czynił tylko coś na zewnątrz, przy czym moje serce nie będzie przy tej sprawie, führt das zu totem Gottesdienst. Wtedy to doprowadzi do martwego służenia Bogu. Also äußere Trennung hat immer die Voraussetzung des Herzens innerlich. A więc zewnętrzne nasze oddzielenie powinno być poprzedzone naszym wewnętrznym nastawieniu w naszym sercu. Wir kommen zurück zu Kapitel 22 in 5. Mose. I teraz wróćmy z powrotem do 5. Mojżeszowej, 22 rozdział. Und noch zwei Verse. Aby spojrzeć jeszcze na dwa wiersze. Du sollst nicht aus verschiedenartigem Stoff anziehen, Wolle und Leinen zusammen. Nie będziesz się ubierał w mieszaną tkaninę z wełny i lnu. 11. wiersz. Wir sehen sofort, dass das keine Bedeutung für uns hat. I natychmiast zauważamy, że to nie ma dla nas żadnego znaczenia. Oder hast du deinen Schrank getrennt, links Baumwolle, rechts Leinen? Albo może ty rzeczywiście masz w swojej szafie przedziałkę. Po lewej stronie wszystko bawełniane, po prawej wszystko lniane. Gucken wir zuerst, was hat dieser Anzug für einen Stoff? Spójrzmy sobie na etykietkę w naszych ubraniach, jakie materiały tam są zawarte. Also wir sehen, es ist nicht das Gesetz für uns heute. A więc widzimy, że ten przepis zakonu nie obowiązuje nas dzisiaj. Aber was bedeutet es praktisch? Ale praktycznie, co ten wiersz dla nas oznacza? Ich bin nicht Spezialist in Stoffen. Ja nie jestem specjalistą w materiałach odzieżowych. Aber ich habe gelesen, Wolle. Ale ja czytałem, że wełna zieht Schmutz an. Ona przyciąga brud. Und Leinen weist Schmutz ab. A len właśnie odpycha brud. Und jetzt sehen wir eine geistliche Bedeutung. I natychmiast, jak to wiemy, widzimy duchowe znaczenie tego wiersza. Wir sollen nicht gemischte Grundsätze haben. My nie powinniśmy mieć w naszym życiu zmieszane zasady postępowania. Das bedeutet, wir sind in einer Sache sehr streng.
A to by oznaczało, że w jednej rzeczy bywamy bardzo surowi. Und in einer anderen Sache, das ist nicht so wichtig für uns. A inną rzecz byśmy powiedzieli, o, to nie jest tak ważne dla nas. Nein, mitten auf den Steigen des Rechts. Nie, dla nas obowiązuje, abyśmy chodzili po środku, mając serce skierowane na Pana. Wir kommen zum letzten Vers. I tym samym możemy przejść do ostatniego wiersza. Auch hier sehen wir sofort, das machen wir so nicht. I w tym wierszu natychmiast zauważamy, że czegoś takiego my nie wykonujemy. Ich habe heute keinen gesehen, der Quasten an seinem Rock hat. Nie widziałem nikogo dzisiaj, kto by miał zniewiast na przykład na spódnicy frędzle. Aber was spricht, was bedeutet das Kleid, was bedeutet die Hülle? I co dla nas oznacza właśnie to zewnętrzne okrycie określone tu w naszym tłumaczeniu płaszcz? Auch das ist sehr einfach. To też jest bardzo proste wyjaśnienie. Wenn ich heute Mittag hier hingekommen wäre mit einem Arbeitsanzug, gdybym ja dzisiaj w południe przybył do was w ubraniu roboczym, ihr hättet sofort gesagt, die Heizung funktioniert, das Licht funktioniert, Sie haben hier keine Aufgabe. To może byście od razu pomyśleli, przecież ogrzewanie jest w porządku, oświetlenie działa, nie mamy żadnego zajęcia dla ciebie. Was wir anhaben, to co mamy na sobie, so sind wir. To my takimi jesteśmy. Wenn wir einen Menschen sehen, der sehr teure Kleidung hat, jeżeli będziemy widzieli jakiegoś człowieka i poznamy, że jest ubrany w bardzo drogie rzeczy, was denken wir? Co wtedy pomyślimy? O, er ist reich. O, to bogaty człowiek. Wir wissen überhaupt nicht, ob es stimmt. W ogóle nawet nie będziemy mieli pojęcia, czy to prawda. Wenn wir einen Menschen sehen mit ganz schlechter Kleidung, a gdy zobaczymy człowieka źle ubranego, wir denken, er ist arm. To może pomyślimy, o, to biedny człowiek. Ich habe noch niemals einen Bettler in der Fußgängerzone gesehen mit teurer Kleidung. Nigdy nie widziałem żebraka na deptaku w mieście, który był ubrany w drogie ubrania. Er möchte Geld und deswegen ist er arm gekleidet. On przecież chce otrzymać pieniądze i dlatego on ubiera się w takie gorsze rzeczy. Wenn wir einen sitzen sehen würden im Anzug, er würde nicht viel Geld bekommen. Gdybyśmy widzieli siedzącego żebraka w garniturze, to z pewnością niewiele by zebrał pieniędzy. Wir sagen in Deutschland, Kleider machen Leute. My w Niemczech mamy takie przysłowie, że odzienie właśnie tworzy człowieka. Zdobi. Czyni. Właściwie znaczenie czyni. Und so ist es auch ganz wichtig, wie wir uns äußern, wie unser Wandel, unser Benehmen in dieser Welt ist. I to właśnie ma wielkie znaczenie, jak my wyglądamy na zewnątrz, jak również też i jak się zachowujemy w tym świecie. Und ich möchte euch kurz zeigen, was bedeuten diese Quasten. A chciałbym wam też i krótko też wskazać na to, co oznaczają te frędzle. Es wird uns beschrieben in 4. Mose Kapitel 15. Jest to opisane w 4. Księdze Mojżeszowej w 15. rozdziale. In Vers 37 bis 41, aber wir wollen nur Vers 38 lesen. Ten urywek jest dotyczący właśnie tych frędzli od 37 do 41 wiersza, ale my tylko spojrzymy na wiersz 38. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, aby oni i ich potomkowie porobili sobie frędzle na skrajach swoich szat, a przy frędzlach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Eine blaue Schnur. A więc najpierw widzimy tu sznur wokoło tej szaty, który jest niebieski albo z fioletowego koloru. Was bedeutet blau in der Bibel? Jakie jest znaczenie tego koloru niebieskiego w Biblii? Blau ist die Farbe des Himmels. Niebieski to kolor nieba. Wenn die Bundeslade durch die Wüste getragen wurde, gdy skrzynia przymierza była niesiona przez Izraelitów przez pustynię, konnte man sie sehen? Czy można było ją zobaczyć? Nein. Nie. Zuerst wurde der Vorhang
über die Bundeslade gelegt. Najpierw właśnie zasłonę kładziono na tą skrzynię przymierza. Und was war die letzte Decke? A jaka była ostatnia osłona tej skrzyni? Eine Decke aus blauem Purpur. To była właśnie zasłona z niebieskiej, fioletowej purpury, albo z koloru niebieskiego. Die Bundeslade ist ein Bild vom Herrn Jesus. I właśnie ta skrzynia przymierza, ona jest obrazem na Pana Jezusa. Der Jesus ist der Mensch vom Himmel. Pan Jezus jest tym człowiekiem, który przyszedł z nieba. Und jetzt kommt die Bedeutung für uns. I teraz właśnie widzimy znaczenie dla nas. Unser Wandel über diese Erde. Nasze chodzenie po tej ziemi soll blauen Purpur haben. Właśnie powinno mieć taką fioletową purpurę. Wir sind auf dieser Erde gelassen, bo zostaliśmy na tej ziemi pozostawieni, um Himmels Luft zu zeigen. Aby właśnie tą atmosferę niebiańską pokazywać wokoło siebie. So hoffen wir, dass dieser Abschnitt uns zeigt. I tak miejmy nadzieję, że ten urywek nam pokazał, wie praktisch auch Gottes Wort im Alten Testament ist. Jak praktycznym może być Słowo Boże pochodzące ze Starego Testamentu. Der Jesus möchte uns helfen in der praktischen Verwirklichung. A niech Pan Jezus nam dopomoże, abyśmy to w praktyce naszej też urzeczywistniali.